Wielokrotnie w Nowym Testamencie znajdujemy tę sytuację, kiedy Chrystus, przełamując nawet nakazy Starego Testamentu, dotyka trędowatych, uzdrawiając ich. My to symbolicznie możemy także przenieść na doświadczenie grzechu. Chrystus dotyka nas swoim miłosierdziem, uwalnia nas od trądu grzechowego, uzdrawia nas, przebaczając nam grzechy. Ja myślę, że łagodnienie tej dyscypliny pokutnej Kościoła pokazuje nam ciągle bardziej Chrystusa miłosiernego, Boga miłosiernego, który się pochyla nad nami. I tutaj się pojawiają kolejne obrazy biblijne. Zwłaszcza chciałbym przywołać obraz oczywiście miłosiernego Ojca ze wspomnianej już przypowieści o tak zwanym synu marnotrawnym albo ojcu miłosiernym. Ojciec, który wybiega naprzeciw syna, który wraca. Czy inny obraz z 19 rozdziału Ewangelii Łukasza z przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Samarytanin pochyla się nad człowiekiem, który został napadnięty przez zbójców. Pomaga mu. Sprowadza go do gospody. Troszczy się o to, by został odpowiednio leczony i tak dalej, i tak dalej. To kapłan i lewita mijają tego poszkodowanego człowieka. Samarytanin się nad nim pochyla. Udziela mu pomocy. To obraz Boga, to Chrystus się nad nami pochyla ciągle, nas gdzieś tam leżących przy drodze naszego życia podnosi, uzdrawia swoim miłosierdziem. I myślę, że taki kontekst jest odpowiedni dla rozumienia sakramentu pokuty i pojednania. A więc kontekst miłości miłosiernej Boga. Ponieważ jeżeli zaczniemy jakby z drugiego końca analizować sakrament pokuty, to prawdopodobnie na pierwszy plan wyjdą nasze lęki, obawy, wstyd, czy różne tego typu odczucia i będziemy tylko mówić o tym, jaki jest trudny ten sakrament. On jest trudny, to prawda. Ale to nie jest jego centralny aspekt. Owszem, być może się tam będziemy wstydzić, będziemy się pocić, będzie nam głupio, będą różne tego typu odczucia, całkiem nieprzyjemne. Ale one nie mogą zamazać w nas tego, co najważniejsze. Że tam doświadczamy miłosiernej miłości Boga, który się nad nami pochyla, który nas podnosi, który się nie brzydzi trądem naszych grzechów. Mówi, wstań, nie grzesz więcej, idź, nie grzesz więcej. Ja ci wybaczam twój grzech. I dlatego bardzo jest ważne, żeby w tym sakramencie w centrum mieć nie to, że jak mi jest ciężko, muszę grzechy wyznać, ale mieć w centrum swojego spojrzenia duchowego Boga, który wybacza, który się pochyla nade mną. Który chce nas podnieść, który chce nas umocnić.